Ale ja to oblubiona wstałam, tyk, ruszaj, wiesz. No kurde, właśnie. Powiem ci szczerze, nie wiem jak ty dałaś ranę. Ja ma oczy śmieszne. Ja wstałem od 10 rano. Od 10? A jest która? 10:30. Bo to nie jest liga amatorska, jak my coś robimy zawsze pełna proferska, tak. Więc to są serio specjalne krążki, które są turniejowe. Zależy czy wolisz duże takie drągi czy małe, nie? Wolę duże oczywiście. Ja jestem w gościach! Wow. Bardzo to jest niegościnne swoje. Mera, dawaj! Mera, pojedynek dziewczyn! Pojedynek dziewczyn w Cymberkaja. Ale Weronika, patrz na Weronikę, Weronika nie da rady. Nie dam rady, dam radę. Zobacz na Weronikę, Weronika da radę. Ale Wera, pamiętaj, że zwyciężczyni wygrywa mnie. I teraz to... I teraz też. Teraz mnie zawiedziłeś. Dobrze! I nauczymy jakiś podskocz i klaszcz rękami. Wtedy jest najlepszy film. O nie! Wera, pełna mobilizacja! Dobrze! Nie da się pamiętać. Ojejku! Ale... To jest naprawdę... Emocje najlepsze... Rozebrałem tutaj rundy. No pięknie, pięknie. Koniec! 3-2. Wygrałaś, gratuluję. Dobra, Ola. Masz go. Oceń nasze fanarty. Zobacz, to jest Wera. To jest najpiękniejszy z tych wszystkich, moim zdaniem akurat. Widzisz? Ale co to ma na to? Fan? Nasi widzowie. Ale jeden fan? Nie, znaczy to jeden. Czekaj, odepnę, bo trafię. To wygląda jakby ktoś naprawdę sztuka nowoczesna, poezja. Ale zobacz, każdy jest w tym samym stylu. To jest taki no, ale to jest po prostu... karykaturalny styl po prostu. Słuchaj, od razu można powiedzieć, że to maluje jedna ręka. Tak się wyczuwa prawdziwego artysty. A najśmieszniejsze jest to, że człowiek srebrna taśma nie wygląda jak karykatura, tylko wygląda normalnie. A wiesz, to jest człowiek srebrna taśma, pewnie nawet nie wiem. Widziałam! Człowiek srebrna taśma to jest najpopularniejsza maskotka w Polsce. Najpopularniejsza. Ja widziałam, a znasz najpopularniejszą roślinę w Polsce? Ja się zbriefowałam, widziałam, że jest rzeżucha, bo ja jestem prawdziwą fanką. Rzeżucha ekipy. A nie miałam rzeżuchy, bo umarła. Marta ją zabiła. Ale widziałam w ostatnim odcinku, że macie coś nowego. Po prostu trzeba zmienić nazwę i iść dalej. Nie, to nie będzie to samo. To nie będzie to samo. Rzeżucha była jedna, jedyna, wiesz, to... Muszę się napić, zmęczyłam się. Muszę się już napić. Jest rano 9, bo przyjechałam tutaj o 9, oczywiście od razu wszyscy byli pełni sił i zaczęliśmy działać. No bo ona w nocy przyjechała do nas i nas od 9 w nocy męczyła. Ale już są wszyscy, zobacz, minęły 3 godziny. Ale są wszyscy, ja was witam na odcinku dzisiejszym, słuchajcie, kto jest nowy, niech subskrybuje kanał, klikajcie w czerwony przycisk, wtedy będziecie na bieżąco. No i co, zaczynamy dzisiejszy film. Dzisiaj Ola Nowak zostanie u nas na 24 godziny, czyli właśnie do jutra do 12, bo gdzieś jest teraz 12. Zostawiajcie też łapy w górę, to może kolejny jakiś youtuber albo youtuberka zostaną w domu ekipy, a my idziemy sobie na kanapę. A wolno krew pokazywać na tym? Wydaje mi się, że rozdrapałam na pogoreniu. Ja, co się stało, Ola? Patrzcie, co mi się stało. Tak, walczyłam o ciebie, Friz. Ale przegrałaś. Przegrałam, ale poczekaj, no. Po prostu ona poza kamerą po prostu mnie pobiła, no i dlatego przegrałam. O nie, i będzie teraz jeszcze jakaś umarła, się kryją. 5% w to wierzy, bez kitu, do komentarzy. Widzicie, jednak sport jest niebezpieczny, lepiej grajcie w gry komputerowe. Postawiła pani serio? No teraz się zastanawiam, gdzie ja mam, wiesz co? No bo się pytam chłopaków, czy oni mają moją walizkę, a oni mówią, że przyszłam bez. Wzięłam za dosłownie to, co powiedziałeś w ostatnim odcinku, że można przyjść w majtkach i w koszulce do ciebie. A ja już mam, wiesz... Ale zobacz, oglądała. Dokładnie. Ale nie, to nie jest żart, nie mam walizki. Ola się sama sprankowała. No to nie zrobimy ci, Ola, pranka, bo nagrywamy teraz taki challenge. Skocz do basenu challenge, dlatego jesteśmy wszyscy w sumie, bo... Zawsze ci coś mogę, Ola, pożyczyć. Ja mam wszystko, wiesz, jakieś tam koleczki, bo ja mam 4 dni przyjechałam do domu, więc mam wszystko, wiesz. Ja wyszłam po prostu z samochodu. I siema, gdzie jestem i w ogóle, nie? I myślałam, że to wszyscy na mnie czekają, nikt na mnie nie czekał i zostawiłam walizkę, no. Ja nie na ciebie nie czekał. Pierwszy raz w życiu mi się ja na ciebie czekałem od 9 i się spóźniłaś, byłaś na 10. To jest wszystko moja wina. Los przedmiot. call driver. Ale dobrze, że Uberem, a nie jakąś inną taksówką taką, wiesz, normalną, bo do Ubera się możesz skontaktować. Ja byłam super miła dla pana, więc mam nadzieję, że do mnie odbierze, ale teraz powiedział, no, przeprowadził... Ja wiem, plus Ola Nowak, ten wiedział, że tam, wiecie, grube torebki no jakieś właśnie, będą. Z pracy. Najgorsze, że tam były grube torebki. I sama pierwszy raz w życiu zrobiłam sobie taką dramę. A Ola Nowak przyszła, wiecie, no ja cały czas wstaję o 6 rano, ja to jestem taka tu, tego, tamtego, a my tacy nieogarnięci, wiecie, ale ledwo żyjemy, ale żyjemy. A to ty zgubiłaś walizkę, no. O 5 rano, dlatego tak się zastanawiam, czy może nie na 100% wkładał mi. 100% włożył. Włożył i nie wyciągnął. Włożył tak, że nie wyciągnął. Nie wyciągnął i pojechał. Ja. Ej, nie odbieraj jeszcze. To jest tak, zadzwonimy do pani. To jest jak randka z Tindera, tylko tu jeszcze wychodzisz bez dumy i bez rzeczy. Czemu tutaj jest to? I czemu on nie odbiera? Wie pan co, panie Marcinie, ja zostawiłam u pana walizkę i już po prostu tutaj zawału dostałam. Bo przyjechałam na sesję zdjęciową i nie mam żadnych rzeczy. Jest pan w stanie gdzieś tu podjechać? Odzwoni pan do mnie, bo to mega ważne. Wspaniałym jest pan człowiekiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie no, hit, słuchaj. Jestem tutaj u was godzinę. Jestem cała we krwi, bo mi się kolano rozwaliło. Zgubiłam walizkę, także fantastycznie. Witamy w ekipie. Witamy. Przeszczona. Przeszczona, dokładnie. Michael, czemu ty uciekasz? Ty wiesz, co to jest RODO? Czy to jest miejsce publiczne? Nie wolno biega. Miejsce publiczne nie wolno biega. Jest nareszcie. Sukces. Zmieściłbyś się. Sukces. Nie wiem. Zobacz, czy nie są, wiesz, podmienione od turasów tam, wiesz. Na pewno. Patrzę tam, wiesz, jakaś prank walizka. Co ja nie zjadłam? Co? Ola ma w walizce, no. Co ja mam w walizce? Poczekaj, sama zobaczę, co mam w walizce. O, nic ciekawego. Jest, słuchajcie, 13:40 i idziemy za chwilkę chyba na jedzonko jakieś. A kiedy przyjeżdża Marta? Marta przyjeżdża zaraz. Słuchajcie, w ogóle co się stało z Marty pociągiem? Zatrzymał się w pewnym momencie i się okazało, że muszą jechać inną trasą i cofają się teraz tą samą trasą, żeby pojechać inną. To jednak Marta nie przyjedzie. Dzisiaj będzie, ale później jakoś. Miała być o 14:00, ale będzie pewnie o 19:00. Ojejku, ojejciu! To niedobrze. Powiem ci też po drugo, chodź. Widzisz go? Tak. Idziemy z nim, chodź. O Jezu. A wiesz jaki był? Aczko szybko jest powiększony. Tak, patrz, Ola, chodź zobacz coś, no. Czekaj, chodź Piotru lotu, bo oczywiście masz jakąś gównianą pozycję, no. A to nie będzie... Ale on nie wyciągnie tego. Nie, to nie jest to. A nie widać go tam, nie? Ale kamerą nie jest tam. Proszę, nie dawaj mi kamerona. Nie, kamerona. Może być to wszystko. Może być wszystko, nie kamerona. Ej, powiedziała, że może być wszystko przy kamerą, bo chce mi wejść, i uciekła. Dawaj, gonią z puskiem. Nie, błagam ci, nie. Puszek się wystraszył chyba troszkę teraz. Boisz się węży? Ja się... To jest puszek ekipy. Zabierz kogowie, bo daj buziaka. Ja się tak... Chcesz dotknąć węża? Ja się tak boję... Błagam cię, stary. Ale zobacz, teraz proponujemy ci to przed kamerą, wieczorem będzie to próbował Majk, więc może zgódź się teraz, to już dotykałem węża. Ale on gryzie? Nie. To jest pyton. Błagam cię, nie zrób nic takiego agresywnego. Jak ja nie będę robić gwałtownych ruchów, to nic się nie stanie. Nie, dobra, może nie. Ale on nigdy ci nie zrobi. Zobacz. Patrz jak mu się głowa przejdzie. Ale tutaj go normalnie... Ale tylko błagam cię, nie obróć go, dobra? No nie obróć mi oczy i powiedz, że go nie obrócisz. Nie obróć tego. Nie, ale patrz jak on patrzy, jak mu się głowa przejdzie. No nie, no zobacz. To trzymaj mu twarz tutaj. No nie, bo mnie... Ja pierdolę. O nie! Ale popatrzcie, jakie on się czaje na mnie. Raz miałam coś... Boże! Nie, dobra. Jakby nie wiedziałam, że macie węża. To jest nie... A Majk ma jeszcze ptaszniki w pokoju u siebie, to nie wiem. Naprawdę? Wiecie co? Dostałam już walizkę, to mogę wracać. Nie spodziewałam się tego. Straszne to jest. Ale on jest właśnie bardzo spoko. Ale myślimy nad dobrym zwierzęciem. Zastanawiamy się nad żyrafą, krową albo alpaką. I trochę dalej z tym. Co myślisz, Ola? Ja myślę, że żyrafa. Ej, patrz, ja jestem naprawdę zdenerwowana. Ale on nie jest jadowitym wężem. Ale czyli nieważne, to jest on nie, ale on nie zaatakuje człowieka. On nie ma po co zaatakować człowieka. Poza tym to jest pyton. On dusi ofiary. Poza tym to są takie węże, które przyzwyczajają się do twojej obecności człowieka. One wiedzą, że ty im nic nie zrobisz. Jak jest tak co chwilę bierzesz. Ale zajebiście, ale lepiej jak jest 30 metrów ode mnie. Patrz jak mnie, jakby totalnie nie kręci mnie to. Nie, ale to już nie będzie kręcić. Ale to jest tak, że jakbyś tutaj pomieszkała na przykład i to byś się z nim oswoiła. Bo moja dziewczyna powiedziała... Majk się tak bał węża, że nigdy w ogóle, a teraz śpi z nim. Na pierwszym odcinku jak był wąż tak i mu pokazał kamień i trawę, taki ziomek, to uciekał na kilometr. Czy ja nie byłam zła? No nie. Ja ostatni, pierwszy raz dostałam... On mnie tutaj po prostu... Nie, jakby... Ola, nie powiedziałaś żadnego składnego zdania od 10 minut. Mówię jak Majk teraz. Ptaszników już nie wyciągajcie. Fajnie jest, super zobaczyć wasze pytony i inne rzeczy, ale może później. Może później. No, tragedia. Nie widziałeś jeszcze kameleonie. Chcesz zobaczyć? Kameleon tak, ale z daleka z tym wężem. Ale może ty nakarmisz? Nie zdaję. Ja powiem tak, myślałam, że boję się tylko węży, teraz jakby... Boję się wszystkiego. Chodź zobacz Ola, bo kameleon się schował teraz, wiesz? No fajnie nie. Wyskoczy pewnie na mnie. Słuchajcie, mnie kot kiedyś zaatakował. Chodź zobacz. No przesunąć. Ale poczekaj, on już widzi, on już zobaczył, będzie tu sen. On już próbuje tutaj, papa, patrz teraz no. Ja widzę, tylko on nie rzuci. Widzisz? Papa, on już tutaj zobaczył. Pa, w locie strzeli. Strzeli w locie, to jest skubanie, zobacz, w locie, pa. Ale masz trickshot, kameleon robi trickshota, zobacz. Najniżej. Na ogonie się on się trickshot. Jest! Dobrze, na ogonie samym, ale... Widzisz, powiedz... Naprawdę zrobił dla ciebie sztuczkę. No, to jest sztuczka. Na ogonie. Ale ma teraz ładne kolory. Coraz bardziej żywy jest. A nie chcecie zrobić go bardziej weganinem, żeby karmić go czymś normalnym? Ty jesteś weganką? Nie, ale teraz już zostanę. Nie no, to jest świat zwierząt, wiesz co chodzi, tutaj jest walka o przetrwanie. Wyobraź sobie, że wąż trąby za rok będzie taki. I też już raz to na pewno już was nie odbędzie. To jest już uciek 2 razy. A ja zawsze będę taki. No i właśnie, pewne rzeczy się nie zmieniają i to jest piękne. Nie, ale powiem wam, że ten wąż mnie przestraszył. Robimy foteczkę, kupiliśmy Instaxa, żeby robić foteczki z gośćmi, którzy tutaj do nas przychodzą, więc Ola będziesz pierwszą gością. Gościuwą. To jest... Ale za... Gdzie się robi zdjęcie? Tutaj, z przodu. Operator, nie? Z przodu. Okej. Tylko dobrze zrób. Dobra. Ja też chcę jedno. Na pamiątkę. 5 złotych. 3, 4. Patrz na to. Frizoluszki. To jest fanpage o nas. Ma 300 000. To jest fanpage o tobie. A zobacz, ekipa Friza, bo pytałaś o ten? No. Ekipa Friza, 270 000, to jest fanpage. To jest fanpage o nas. Przed chwilą pamiętasz, jak zaproponowałeś mi, że mi się przeprowadziła do domu ekipy? No właśnie próbowałam. Dobra, Michael, tak? Nagrałem. Ale to już przejście do Abstra. Z Abstra do ekipy już gwarantowane, słuchajcie, to będzie bardzo głośne przejście. Słuchajcie, powiem tak, krew już została polana, także... Pasujcie wypowiedzenie. Na obiadku jesteśmy. Tutaj jest mega fajnie, bo są kalmary nasze i my z Werą je kochamy. Tak. Więc na pewno zamawiamy kalmary. Rodzinny obiad. Ej, w ogóle zabraknie nam krzesła, bo jeszcze Marta przyjdzie. Ale Marta będzie za półtorej godziny. Ale będzie wyżereczka! Ej, wziąłeś? Ej, nie pokazuj na mnie palce, wiesz to jest RODO? A wiesz to jest miejsce publiczne? A wiesz to jest miejsce publiczne? Czekaj. 1, 2, 3, to miejsce publiczne. Ej, nie nagrywaj mnie jak się pijad, okej? Ej, kto chce piwko? Życzę państwu smacznego. Dziękujemy. Ja mogę przyjąć, bardzo chętnie. Nowy żarcie, wuu! Jemy! Jak tam krył? Very good, very delicious. Ej, nie ma, nie ważne co grzyb, bo to jest zawsze śmieszne, nie? Jak ci smakują kalmarki? Miam. Mega dobre są. Miam. Pyk, podpis kolejny. Już tutaj jest takich 100, 200, 300, czy możesz mieć taką wodę tutaj? 500, no. 600 podpisów już. Przygotowujemy się pod event. Zobaczcie, Ola tutaj. A ja tutaj nadzoruję, żeby praca szła dobrze, żeby wszyscy byli podpisani na pewno. I wiesz, każdą kartkę jakby przekładam i sprawdzam, czy każdy się podpisał. Także jestem kontrolą jakości. Nagrywamy ten odcinek w środę, a event mamy w piątek. Dlatego właśnie tutaj, słuchajcie, taka ostra praca, tam smyczki. Co to przyszło? A Fortnite-ik. nam przysłał koszulki dla naszych pięknych widzów i ludzi, którzy kupili bilety na pierwsze wydarzenie ekipy. Postaramy się je wszystkie rozdać już w piątek. Chociaż wy jak to oglądacie, to nie wiadomo, czy już nie jest czasem po evencie. Fajnie, bo to są jakieś dodatkowe rzeczy, które nawet nikt o nich nie wiedział, że będą, nie? Mam nadzieję, że się ucieszyliście z nich, bo pewnie już jest po. Ola, gdzie Ola, bardzo spała? Wydajna jesteś, no. Ja będę spała, no ale teraz jest wydajna. Gdzie spisz w końcu, bo ja nie wiem. Dzisiaj jest losowanie, ale chyba będzie pokój buja, no. Wiadomo. Nie no, się umie ustawić jednak, no. Po prostu losowanie kołem fortuny. Ola, co robisz na siłce bez ćwiczyć, czy tak tylko fejkujesz, nie? Zaraz się pokażę, co będę robić. Co prawdziwa laska robi na siłowni. No. Cyk. Cyk. Najpierw trzeba się wymalować. Później będziemy robić zdjęcie. No i tyle, i trening zaliczony, nie? Dziękuję. I trening to... I wrzucić na Insta i gotowe. No. I od razu 10 kilo mniej. No i trening zaliczony, wiadomo. Nie no, będziemy tutaj za chwilkę scenki nagrywać do Majka na kanał, także już niedługo u niego na kanale będzie odcinek właśnie związany tutaj coś siłownią, coś właśnie wspólnie z Olą, więc ciekawie. No i w sumie śmieszne tak na siłce być samemu. Tak sobie myślę, może sobie trening zrobię po cichu, żeby nikt nie widział. Nie no, nie chce mi się. Friz dzisiaj zjadł 4 batoniki, wciągnął je po prostu nosem, do tego paczkę chipsów jadąc autem, także... To są kłamstwa. Może 1 batonik, może 2, wcale nie 4. Zobaczcie. Ma grać scenę spoconego i to nie są żarty, to nie są żarty. Co to jest za scena? Tak się traktuje prawdziwe gwiazdy YouTube'a, moi drodzy. Pakluj! Dobra, możemy robić? Właśnie przed chwilą trening miałem, także jestem tutaj zmęczony. Ale na pewno odegram swoją rolę tak należy. Uwaga moi drodzy, uwaga proszę państwa, kolejna scena, w której Majk gra sam. Poprzednio robiliśmy jakieś 75 razy. Wiecie co, bo to wasze podejście jest złe. Bo chcieliśmy zrobić po prostu scenę oscarową, dlatego powtarzaliśmy cały czas. Generalnie było dobrze, ale chcieliśmy lepiej. Majk, kopnij się z tobą w czoło. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Ja tak się zamówiłem, bo miała nagrywka tutaj trwać godzinę, a już jesteśmy godzinę i nagraliśmy jedną scenę. Dzięki. Ola będzie dzisiaj 24 godziny nie spała, prank. Dzięki. Widziałam to inaczej na innych nagraniach. Lubimy tak spędzać z tą czas, że nie chcemy, żebyś poszła spać, nie? Fantastycznie, to ja już tak zostanę zawsze i po prostu... Słuchajcie, ja wróciłem wcześniej do domu, bo jeszcze musieliśmy podpisywać parę rzeczy na ten event piątkowy, a jest 1:30. Oni dalej nie wrócili z tych nagrywek, więc ja nie wiem, co to będzie. Jeszcze po jakieś winko pojechali w ogóle, bo dziewczyny stwierdziły, że sobie, wiecie, tutaj zrobią taki wieczór. W sumie chłopaki też tak stwierdzili. No ja nie piję, więc ja sobie tylko z nimi posiedzę. Wow, ciężki dzisiaj dzień, serio, na maksa ciężki, ale bardzo pracowity, więc fajnie. O, uwaga, uwaga, uwaga! Dzień dobry! Nie mogę pokazywać samą w ręku, bo Martini będzie niezadowolone, ale super, udało nam się. Tak? Jestem bardzo pełna energii, jak widać. Ale nagraliście wszystko? No wszystko, ja tutaj... Ile razy Mike robił scenę? Powiem ci, jak ty poszedłeś, od razu mu lepiej poszło. Naprawdę, powinnam zostać waszym reżyserem. Musicie to przemyśleć, bo Mike przede mną się otwiera. Chyba tak musi być, dobra. Leonardo DiCaprio się z niego zmęczona? Sprawi. Kręcimy butelką zaraz, gdzieś pić. No dobra. Patrz na to. Podpisałem. Posłuchaj bez wody. Podpisałem 1000. A Mateusz, podpisałeś? 149. To jest 150. Ale ja wyszedłem przed chwilą. Ja więcej podpisałem tak naprawdę. Wiesz, co Majk zrobił? Ja mówię do Majka, Majk, to co? Śpisz z Olą? A Majk powiedział, nie, nie śpię. A ja myślę, że troluje. On naprawdę z nim nie chce spać. Co mu zrobiłaś? Na chwilę was zostawić samych. Ja chciałam po prostu, żeby był lepszym aktorem. No naprawdę! O nie, serio? No. O nie. Trochę go pokrzyczałam, powiedziałam Mike, jesteś w stanie zrobić to lepiej. Mike zrezygnował. A ja się przed chwilą dowiedziałem, że Ola śpi u wujka. Ja ale bez wujka. Bez wujka. Już tam nawet 2 listy spakowałam. True. Która w ogóle jest godzinka? Ale wiecie co? Że każdy z nas mógł tutaj się... 2:49, to już jest drugi dzień. Każdy z nas mógł się tutaj położyć, nawet byśmy się stópeczkami nie stykali. Tu druga, tu trzecia. Ej, w sumie by się 4 zmieściły, no sam raz. Poczekaj, o tak, nie. Raz, 2, 3, 4. 4 osoby i Mike. 4,5. 4,5 osoby. No, dobra, to co? I kurczę, idziemy spać, jest późno fest. Dzień dobry, Ola. Dzień dobry. Wyspany jesteś, proszę pana? Tak, wyspany. Znaczy, a, czy wyspany to nie. Nie wyspany w ogóle. Wera, dzień dobry. Dzień dobry. Co nagrywacie? Nagrywamy make-up challenge, a później Not My Arm challenge. I, ale powiem ci, że chyba już nie chcesz, żebym pojechała do domu, nie? Tam 2 nagrywać? Chcesz, żebym już jechała do domu, bo codziennie musisz wstawać. Nie, no nie. Byłem taki zaspany w fest, ale już w sumie nie jestem, się obudziłem trochę. Nie wyglądasz w ogóle, jakby był zaspany, zupełnie. Która jest godzina? 10:30, ja wstałam o 8 i stwierdziłam, że będę miała... A której poszliśmy spać? 4:30. No pięknie. No, były dyskusje żywe na temat kosmosu, wszechświata i YouTube. No były. Na kosmosu najfajniej się gadało. Dobra, idę ponagrywać dziewczynki. Dobra, sobie pozwolę ukraść żart, jako że nie był nagrany, to tak jakby go nie było. Zobaczcie, najpopularniejsza influencerka w Polsce. Ukradłem sobie żart, bo go nie było nagranego, więc... No więc okej, pozwalam ci. Najbardziej zasięgowa, najbardziej... Może powinniśmy tak zostać, co? Dobra. Dobra. Ale tutaj nagrywek jest dużo, ja pitola, spaliśmy 3 godziny, czy 4, w sumie Ola spała pewnie 3, bądź 4. Jedziemy! Ale Ola, chciałem powiedzieć, że macie słabe karty w Abstra, nie? Ja wam pokażę. No, ja wam pokażę, jakie karty mają w Abstra, patrzcie. To jest moja karta. Patrzcie to, nie? Co to jest 32? To jest na moje prywatne archiwum, wiesz. Dlatego nie chciałam ci pokazać, co na nim mam. Zobacz, Ola. Ja widzę. Widocznie więksi, widocznie lepsi. O nie. Arms Challenge i oczywiście nagrałyśmy też film. I oczywiście wyszło nam przepięknie, prawda? Kylie Jenner by było zazdrościła dzisiaj. Patrzcie na moje zęby. Ale było super śmieszne, nie? No było. Super. Tak, to niedługo na kanale. Co wam poszło nie tak z makijażem? Wiesz co? Po prostu wyciągnęłaś nas wczoraj z klubu, byłyśmy najpiękniejsze, a teraz co? A teraz co? Nie podobamy ci się? Nie podobałem się? Co? Wczoraj mówiłeś co innego. Wczoraj mówiłeś, że chcesz... W ogóle która jest godzina już? 11:53, bo dzi... 11:53? A wujek o 10, obiecał... Tak. O 10, czyli minęły... to jest 24 godziny w domu ekipy? Tak, minęły. Zobaczcie, jak wygląda po... Zobaczcie, jak ona wygląda po 24 godzinach w domu ekipy, właśnie. Właśnie tak to jest, także zapraszamy wszystkie dziewczyny po prostu tutaj. No, na pewno warto. Żeby zmieniły się po prostu w prawdziwe... Co ty na to? Majk, chodź, ocenisz, Majk. Oceń makijaż, Oli, no. Dawaj. Szybka ocena. No makijaż. O Jezu, dziewczyny. To chyba, o, bo, o Jezu, dziewczyny, tylko tak, złą intonację dam. O Jezu, dziewczyny. Byłyście wczoraj piękne, ale dzisiaj to przesadziłyście. Jesteście jeszcze piękniejsze. Ja nadzieję. To ja po prostu wyjeżdżam dzisiaj, Mike, bo boję się, że się zakochasz. No, Ola, musimy cię wyrzucić, wiesz, bo zbyt ładnie już w tym makijażu wyglądasz. Chłopaki mi mówili, że nie mogą po prostu... Nie mogą chodzić po domu. Przy tobie chodzić. Zostawiajcie łapy w górę, jak będzie dużo łap w górę, to zaprosimy Olę jeszcze raz, bo jak nie będzie, to się nie opłaca po prostu. Wiecie co, ja już mieszkanie w Warszawie wynajęłam komuś innemu, więc dawajcie te łapki do góry, bo nie mam gdzie mieszkać. Po prostu. Jak oceniasz domowników najpierw? Domownicy 10 na 10. Tak? Tak. To miło bardzo. Atmosfera 10 na 10. To też miło bardzo. Dom 10 na 10. O, to też bardzo miło. Naprawdę jesteście super. Chyba bardzo chcesz tu przyjechać na ten razem. Nie, ale nie, naprawdę jesteście super. I ja mówię to naprawdę. Lubię zagrać. A. Co? A może nas nagrać? A może nas nagrać. To super, Ola, bardzo się cieszę. Fantastycznie, ja po prostu, wiecie, ja taka jestem, że przyjdę. Jak ty wyglądasz z dobrą, ja nie mogę. Teraz, ja jestem taką osobą, że po prostu nie znając ludzi przyjechałam do nich na chatę. No ale my też jesteśmy takimi osobami, że nie znając osoby wzięliśmy na chatę. Cię i powiedzieliśmy, że będą sobie tutaj spać. Ale w ogóle ja się mega cieszę, dlatego że jesteś dzisiaj tu teraz ty, ostatnio był Jaś i fajnie jest po prostu też poznawać nowych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, no to jest zawsze fajna sprawa, szczególnie, że dużo doświadczeń zbieramy od was też, bo jednak wy, trzeba się krysować, ty czy ja, jesteście dłużej w branży, więc dla nas to jest takie fajne. Dzięki, Ola, w takim razie. Bardzo. Dzięki. Trochę się dziwnie przytula z tym makijażem, ale... Vera! Także moi drodzy, 24 godziny... Na pewno, serio. Ale to widzimy się na openerze. Tak, dokładnie, widzimy się za 2 tygodnie. Z takimi makijażami. Tak. Dobra, nie przegadam ich. 24 godziny minęły, także słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków, gdzie zapraszamy jakichś youtuberów do domu ekipy, zostawiajcie łapę w górę, 80 000 i to robimy. No i oczywiście subskrybujcie kanał, czerwony przycisk macie tutaj i on teraz leci na głowę Majka. Czekaj. Dobra. Subskrybujcie, będzie na bieżąco, warto, bo filmy są codziennie. A ja się z wami żegnam i żegna się też z wami Ola, żegnamy się, cześć!